Suknie ślubne oczywiście budzą w paniach pozytywne emocje, ale ciekawe jestem, jakie emocje są w rodzicach naszych finalistek. Rodzicami której z pań są państwo? Jesteśmy rodzicami Pauliny Multon z numerem 13. No proszę, kandydatka z Płocka. Powiedzcie państwo, jak to jest być rodzicami Miss? Widzicie waszą córkę, stoi na scenie, oglądają ją miliony. Co wtedy czujecie? My jesteśmy dumni z naszej córki, zawsze ją wspieramy i zawsze będziemy ją wspierać. Jak zmieniło się wasze życie, odkąd wasza córka zaczęła odnosić sukcesy? Nasze życie zmieniło się, dużo podróżujemy, często wyjeżdżamy na castingi, na eliminacje. No po prostu jesteśmy cały czas z nią. Także wszyscy państwo trzymajcie kciuki, bo to jest dziewczyna z Płocka. A ze mną jest, a właściwie są rodzice Magdy, czyli naszej szczęśliwej jedyneczki. Co państwo czuli, kiedy zobaczyli państwo swoją córkę w sukni ślubnej? To taki, że to można powiedzieć, taka rozgrzewka chyba. No szczęśliwi bardzo, szczęśliwi. A pan tak nie poczuł się troszeczkę, no bo to jak sztyfikant może się pojawić, wie pan, no ładna dziewczyna jest. No już jest kandydat, także... O, czyli coś na rzeczy, ale tam córka mówiła parę słów na temat wymarzonego mężczyzny jej życia. To mniej więcej się pokrywa z tym kandydatem, a psztyfikantem? No, kochający musi być, wiadomo, wyrozumiały bardzo. Tam coś było o księżniczce, z tego co wiem, to zazwyczaj córki szukają w swoich kandydatach na mężów takiego wzoru jak ojciec. Pan też tak jak księżniczkę traktuje swoją żonę? Tak. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, to są cudowni rodzice naszych cudownych kandydatek, naszych cudownych finalistek. A ja przypominam, że państwo też mają swój wpływ na to, kto dzisiaj dostanie jaki tytuł, bo to właśnie państwo, czyli widzowie Polsatu, głosują na Miss Widzów Polsatu. Ci, którzy zagłosują, mają szansę wygrać trzy skutery, a co ciekawe, taki sam skuter otrzyma również jedna z naszych kandydatek, ta, która dostanie tytuł Miss Telewidzów. Mario pilnuje tego skutera, także jest pewny. Tak, dziewczyny, dziękujemy wam serdecznie. Dziękujemy serdecznie. No ale prawda jest taka, że wszystkie dziewczyny są piękne. Jak państwo doskonale widzą, myślę, że jury będzie miało twardy orzech do zgryzienia. No cóż, może jakoś oswodzimy im tę decyzję fajną muzyką. No właśnie, a kolejny utwór, który usłyszymy, ma niezwykle ważną, wręcz filozoficzną, powiedziałbym, sentencję. Where do you go? Tłumacząc to z języka angielskiego, można powiedzieć, dokąd zmierzasz? A nasi jurorzy właśnie zmierzyli w kierunku specjalnego pokoju dla jurorów, gdzie będą obmyślać, kombinować i przede wszystkim decydować o tym, która z naszych pięknych pań zostanie Miss Polski 2009. A teraz przed nami już Where Do You Go i zespół No Mercy! Where do you go, my lovely?
Za tymi drzwiami trwają zażarte dyskusje, bo właśnie tutaj obraduje nasze jury. W końcu nie jest to prosta decyzja. No, trzeba wybrać spośród tych pięknych 10 dziewcząt. Pięknych, zgrabnych, inteligentnych, zgrabnych, pięknych. Wybrać tę jedną, jedyną, która zostanie Miss Polski 2009. Próbuję coś tam posłuchać, co się dzieje. Słyszę jakiś wrzask, hałas, tak jakby ktoś cios wyprowadzał i płacz Roka. A, no tak, Przemek Salta próbuje przekonać Roka do swojej kandydatki. Kandydatki, która już niebawem zostanie Miss Polski 2009 i odjedzie z Płocka samochodem ufundowanym przez firmę PowerMed. Przed nami największe jeszcze emocje, bo już za chwilę zobaczymy dziewczyny w strojach wieczorowych, a później dowiemy się, która zostaje Miss Polski. Do zobaczenia po przerwie.